Dzień dobry. Witam Was dzisiaj na mapie Tunezja, gdzie sobie postrzelamy do czołgów, bo po to są, żeby do nich strzelać. Bitwa jest rozgrywana z trzema punktami do przejęcia. Ja będę jechał w stronę punktu A, jak zwykle. I jak zwykle też zaczynam bitwę z wiadowcą, czyli H1. I wybieram drogę jak najbezpieczniejszą, tak mi się przynajmniej wydaje. Czyli przy skraju mapy będę starał się dojechać do mostu i tam albo przejąć, jeżeli dobrze pójdzie, albo chociaż strzelać do przeciwników, żeby im za łatwo nie szło. Zobaczcie, że jedziemy na punkt A i na punkt C. Nikt nie jedzie w stronę punktu B. No, znaczy to tylko tyle, że zaraz ten punkt stracimy. Tutaj przy punkcie A wszyscy stoją na kampie, a ja sobie wjechałem na skałkę, bo się zagapiłem na to, co się dzieje na minimapie. Tak jak mówiłem, no, tracimy punkt B, gdzie nikt nie pojechał, tracimy punkt A, gdzie w zasadzie sam przyjechałem. Punktu C na razie nie przejmujemy, tam chłopaków jest trochę więcej, ale nic z tego nie wynika. Przede mną jest Tygrys E, niestety skontowany, nic mu nie zrobiłem, za to on mi ściągnął dwóch załogantów, zrobił uszkodzenia, muszę się naprawiać i uzupełniać załogę. Stoi tam jeszcze Pantera D. No trochę to potrwa, zanim się naprawię, a ten Tygrys wyjeżdża do mnie i tak się skończyła moja jazda Tygrysem H1. No szkoda, nic nie zrobiłem, straciłem zwiadowcę. Teraz nie będę tam jechał, nie chcę, żeby znowu do mnie strzelali. Pojadę sobie właśnie w stronę punktu B, powinno być mniej przeciwników. A niech chłopaki sobie stoją na kampie, niech pilnują. Ja spróbuję jednak coś zrobić. Przeciwnicy już wyjechali na naszą stronę, już tutaj będą nas cisnąć. Do punktu B jedzie VFW, pierwszy strzał do niego za nic, odbił podwoziem. No a drugi strzał już kończy tego VFW, udało się trafić w amunicję. Udało się też uniknąć jego strzałów. Po prawej stronie mam TDK. A subokiem to bardzo łakomy kąsek, bez żadnych skrupułów go rozwaliłem. Kolejny Tedek stoi schowany za skałką. No i teraz jest taki moment, że nie bardzo mogę wyjechać, bo przeciwnicy już tutaj mają to miejsce pod ostrzałem. H1 na kapie. Nieudany strzał, on tam stoi schowany za skałą i będzie ciężko go wyciągnąć, wyłuskać. Tutaj trafienie w górną płytę na wieżę, oczywiście za nic, to nie miałem prawa żadnych zrobić uszkodzeń. No ciężko go będzie wyjąć, a tu po prawej stronie M41 do mnie strzela. Rozwaliłem mu załogantów. Teraz schowa się za skałą, będzie się naprawiał. A przede mną bokiem stoi Tygrys. Raczej stał, bo go udało się rozwalić. No i znowu ta H1. No, trochę mnie tu przytrzymał. Nie bardzo wiem, co zrobić. Po lewej stronie jest H1, po prawej stronie jest M41, zaraz powinien był się naprawiać. Na szczęście H1 na punkcie B ginie, to więc ja będę sobie jechał w stronę właśnie tego M41, od którego strzał odbiłem. M41 wyjeżdża zza skały. Rozwaliłem go, ale on rozwalił mi zamek działa i chcąc nie chcąc
dojeżdżam do skałki, żeby się schować przed innymi graczami i muszę to uszkodzenie naprawić. A od dołu będzie do mnie dojeżdżał ciężar. Po drugiej stronie jest T-44, same nieprzyjemne czołgi. O właśnie, jedzie Tygrys E. Pierwszy strzał, uszkodzeni załoganci w kadłubie i przekładnia, poprawka już w weak spota. Tygrys rozwalony. No a przed sobą mam właśnie ten T-44, tam jest następny Tygrys, jest nasz Horn schowany za skałą. Nie bardzo mogę do nich strzelać, bo nie mam tego czystego przestrzału. A sam nie bardzo chcę się wystawiać im pod lufy. No właśnie, tu jest ten Tygrys też schowany. Na dole po prawej stronie jest jakiś średni czołg. On w tej chwili jedzie w stronę punktu B. W punktach jest remis, ale przeciwnik ma dużą przewagę na pasku. No nic. Na dołem jedzie jakiś Tedek, to jest M56, strzał rozwalony, zamek, nieudany ten strzał, ten pojazd powinien zejść na mrugnięcie, no ale nic mi teraz nie zrobi, jestem bezpieczny, dlatego sobie tak do niego podjeżdżam, jest poprawka za krytyka, no i wykańczam ten M56 z KM-u. Drużynowi wjeżdżają na punkt i będą go przyjmować. Będziemy mieli jakąś przewagę nad przeciwnikami. Będziemy odzyskiwać punkty. Najpierw chciałem jechać właśnie w stronę tego średniego pojazdu, który jest przy B, ale tutaj z góry będzie jechał Tedek. No i ładnie się załapał. To był M36, za tą skałą z tej T-44, bardzo szczęśliwy strzał w lufę. Będzie chwila spokoju od tego T-44, a po prawej stronie u góry stoi nasz Horn. Dlatego sobie z drugiej strony do niego dojadę, mam go pięknie ustawionego bokiem, strzał w magazyn i nasz Horn rozwalony. Mamy przejęte dwa punkty, jest walka na punkcie C, a ja już teraz wyjeżdżam na to wzniesienie, gdzie będę próbował tych przeciwników rozwalać. Po lewej stronie mam T-44, który pokazał bok wieży i załapał się na hita. Przede mną jest IS-2 i Tygrys H1, IS dostał strzała w lufę. Podjeżdżam kawałek do przodu, żeby złapać dolną płytę i IS rozwalony. Przy mnie, przede mną i po prawej stronie jest właśnie ten T-44. Też się załapał na bułę. Z respa wyjeżdża na następny IS-2. No mam w tej chwili 12 użyć na bombowcu, jest coraz bliżej do atomówki, dlatego pcham się jak najbliżej respa, żeby jak najwięcej przeciwników móc rozwalić, bo potrzebuję tych fragów. Jest Tygrys E, następny strzał w X-Pod, już 13 użycie, zostały mi dwa fragi do zrobienia, żeby sobie móc wylecieć z atomówką. Na respie stoi IS-2. No i zachciało mi się z nim strzelać i tak się skończyły marzenia o nalocie.
Gajdziny dołożyły jeszcze jedno użycie na bombowcu. Teraz już został tylko jeden frag do zrobienia, żeby móc tego nalotu dokonać. Niestety jestem za daleko, nie mam szans, żeby strzelać do przeciwników, do czołgów. Jedyna szansa to strącenie samolotu, jest Spitfire. No ale Pantera to nie jest pelotka i już sobie nic nie pogram więcej. A jest, Gajdziny skończyły bitwę przy 14 użyciach. No cóż, z mojej strony to wszystko. Dla chętnych zostawiam statystyki do prześledzenia. Cześć!